Miło mi, niezmiernie miło przedstawić Państwu Zbigniewa Kruszyńskiego. Jak gdzieś w którejś recenzji przeczytałem, wybitny pisarz średniego pokolenia, cokolwiek by to znaczyło, ale pisarz wybitny i książka, o której będziemy rozmawiali, wybitny ostatni raport. Zbigniew Kruszyński jest też radomianinem, o czym Państwo wszyscy wiedzą i pewnie radomskich wątków nie unikniemy, ale najpierw o literaturze, a może nawet najpierw po prostu literatura. Gdybym Cię mógł, Zbyszku, prosić o przeczytanie fragmentu ostatniego raportu, który wprowadzi nas w tematykę tej książki. Myślę, że większość naszych szanownych gości ją czytała, ale dla tych, którzy nie czytali, bądźmy uprzejmi dla nich. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Radomia, do Wsoli. Tak, przeczytam Państwu kilka fragmentów, tak żeby już nikt nie musiał kupować tej książki. Ale mam pewien kłopot, bo narratorem tej powieści jest osoba, z którą trudno się utożsamiać, a której nie dość, że udzieliłem wielu szczegółów z własnej biografii, to jest taki jakby mój cień, który mnie prześladuje. Taki mój wyobrażony bliźniak. To teraz jeszcze muszę udzielić mu głosu. Otóż narratorem tej powieści jest donosiciel i to nie byle jaki donosiciel, taki donosiciel w typie Maleszki, jeśli Państwo kojarzą, który jest jednocześnie mocno działającym opozycjonistą we Wrocławiu, członkiem Studenckiego Komitetu Solidarności, to jest druga połowa lat 70., kiedy to się zaczyna. I świetnie sobie radzi, jest doskonałym takim działaczem, opozycjonistą, a jednocześnie bardzo skutecznym donosicielem, który jakby rozgrywa całą tę opozycję też dzięki tym donosom. I który jest narratorem, który mówi ja w tej książce. I może przeczytam kilka fragmentów. Również pochodzi z Radomia, więc zahacza też o Radom. Za chwilę do tego dojdziemy. I zaczęła się ta jego kariera dość banalnie, tak jak większość takich karier. Wyobrażam sobie od podania o paszport, bo chciał wyjechać pierwszy raz na zachód. Jesteśmy w połowie lat 70. I taki pierwszy fragment, kiedy do tego dochodzi. Ma pan dar obserwacji, od tego zdania wszystko się zaczęło. Mam dar obserwacji, a zatem opiszmy zachód słońca ze szczegółami. Kiedy chowa się za obłożony karpiówką dachu jezuitów na iglicy w dawnym kolegium pijarów, nie przestaje błyszczeć. Ma pan dar obserwacji, niech pan obserwuje. Oficer położył paszport, granatową książeczkę ważną na wszystkie kraje, pieczątka na wyrost, bo nigdzie nie wyjedziesz bez zielonej karty przekroczenia granicy, kawałek kartonu, który oficer nadal trzymał w dłoni i bawił się nim jak asem albo królem. Nie chcemy wiele, powiedział. Tyle, żebym miał otwarte oczy. I tak trudno mi je będzie zamknąć i zasnąć. Wyjazd na zachód, nie ma co ukrywać, wiąże się z pewnym szokiem wizualnym. Zachwycimy się wszystkim, sklepami, śmieciami. Można wszystkiego dotknąć i wszystko powąchać. Nasze zdumienie, że w puszkach od piwa mieści się opisane na nich piwo, nie powietrze. Szampony pełne są szamponu, wina. Nie oczekują wiele, luźne spostrzeżenia. Kto studiuje w skupieniu w Luwrze dzieła mistrzów? Kto trzeci miesiąc sprzedaje naleśniki, podpijając pod koniec dniówki Grand Marnier? Z kim sypia stypendystka, której dawno skończyło się stypendium?
Dlaczego stary profesor, mając zapewniony wikt w naszej stacji nauk na Rue Lauriston, co rusz pojawia się wśród studentów w stołówce na Mobillonie w oparach podłych win, nadużywając plebejskiego prawa do darmowego supplément pommes frites? Czy ciężki, tani olej nie powinien zbudzić do życia uśpionych, ale przecież czynnych, kamieni żółciowych, czekających na co? Na hasło? Czy rzeczywiście da się zająć pozycję strategiczną, na którymi z łuków nadmętną sekwaną, tak by zobaczyć, jak na wieżę Eiffla nadziewa się, ale nie pęka, o zmierzchu pomarańczowy balon? I tak to zaczyna się ta zgubna historia. Te opisy słońca wschodu, słońca w Radomiu, to oczywiście z dziennika Gombrowicza. Tu nie trzeba powtarzać tego. Bo może teraz powiedz ty coś, bo tak długo... Tak, teraz to powiem jeszcze ja coś. Przeczytam więcej, ale... To jest rzeczywiście punkt wyjścia. Punkt wyjścia akcji tej powieści. Ten donosiciel, o którym autor przed chwilą czytał, jest donosicielem niezwykłym z dwóch powodów. To jest pisarz. Bardzo umiejętnie obserwujący rzeczywistość, wrażliwy na nią i na język, przede wszystkim na język. Kolekcjoner słów. Jeśli państwo czytaliście tę powieść albo ją przeczytacie, to pomyślicie, że to jest ktoś bardzo podobny do Zbigniewa Kruszyńskiego. Co więcej, studiował we Wrocławiu, podobnie jak autor. Studiował polonistykę i romanistykę, podobnie jak autor. Na dodatek ten człowiek, wychodząc z SB, gdzie właśnie zgodził się donosić, nie ma wyrzutów sumienia. Przeżywa epifanię, świat się poukładał. Jest wspaniały, nabrał sensu. Otwarła się droga do prawdziwego świata na zachód. Będzie można znaleźć więcej słów, poczynić więcej obserwacji. A że donosząc, to sprawa drugorzędna. Aresztowano wielu pod adresami, które wskazałem. Nie mam wyrzutu sumienia, powie pod koniec tej książki. Jest pytanie, po co? To pytanie... Nie moje, to mądry krytyk Tomasz Bocheński, autor przez Zbigniewa najbardziej cenionej chyba recenzji tej książki, ale bardzo mądrej recenzji, polecam państwu w Tyglu Kultury. On zadał to pytanie, bo zapytał mianowicie, po co Kruszyńskiemu, człowiekowi w kategoriach kombatanckich, tak ładną, porządną biografią, po co człowiekowi ten romans z cieniem, romans z biesem, po co doprowadzać jakby własną biografię, do wariantu upodlenia, tak? Do wariantu, pokazać zły wariant tej biografii. A czy w normalnych kategoriach moralnych wariant niemoralny. Po co? Czy tylko po to, że na marginesach, jak pisze Bocheński, mówi się swobodniej i więcej, o czym wiedzieli Gombrowicz, Witkacy, Schulz? Czy tylko po to? Zaczyna się już robić gorąco, muszę się rozebrać. Nie no, to nie jest tak, że ja jakoś jakby naruszam swoją biografię. Myślę, że nie. Oczywiście ja jej udzielam. No, to jest bardzo ryzykowne. Jasne. No, jest kilka odpowiedzi na to takie fundamentalne pytanie. No, pierwsza jest trochę wykrętna, ale szczera też. To jest trochę z braku wyobraźni, z lenistwa. No i... Z tego przyzwyczajenia, by raczej pisać jak na ogół prozaicy o tym, czego się dotknęło, co się widziało, prawda? Ja raczej wolę pisać o miejscach, w których byłem, które jakoś mnie naznaczyły, niż o jakichś fantomach. Ale jakby dość szybko zorientowałem się, pisząc tę powieść, że... Też to będzie rozgrywka nie tyle z historią i polityką, co bardziej jakby z literaturą. Trochę też takie przewartościowanie tego, co do tej pory pisałem. Trochę kontynuacja, a trochę jakby postawienie tego w stan może nie oskarżenia, ale pewnej wątpliwości. Bo to jednak oczywiście pojawia się to pytanie, które zapewne też no, gdzieś masz na następnej stronie, czy w ogóle literatura jest sprawą etyczną, moralną, czy co to w ogóle znaczy pisać, prawda? Bo masz rację, że on jest no, pisarzem, takim może niespełnionym pisarzem, prawda? I jakby jego całe to donosicielstwo, ta cała działalność, niewykluczone, że wynika, nie wiem, trochę jak...
u Hitlera z niespełnionej pasji artystycznej, prawda?